niech to A niech to gęś kopnie. Danuta, co one znowu wymyśliły? Jak to co? Tak. Hej, widzieliście? Idziemy. To już za tydzień. Ciekawe, co grają. Mnie to nie interesuje. To nie moja bajka. Czy jak wbijesz na ten casting? No pewnie. Przecież nikt nie zagra tego tak jak ja. Ale skromność. Mówisz tak, bo zazdrościsz. Au. Ja już ciebie widzę na scenie. Światła, pełna sala widzów, brawa, kwiaty. I co? Dobrze wygląda? Zastanawiam się, czego mi jeszcze brakuje. Lustra. A, dzięki. Macie stresik? Ja na pierwszy ogień. I nagle na drodze ujrzała prosię i zwariowała z miłości. A prosię na to kwi kwi. Idziemy, Romeo! Dobra, wspierajcie nas emocjonalnie. Udaj mi się. Zwariowałaś. O, a wy razem? Tak, razem. A dlaczego? Przygotowaliśmy coś razem. Zaczynajcie. Panie Janie, Panie Janie, pora wstać, pora wstać. Wszystkie dzwony biją. No pomieszało się. No jak? Co? No normalnie, ja śpiewałem, a ty potem mi weszłaś. No i co w związku z tym? Jak było? I co? Dzisiaj będą wyniki, czy trzeba czekać? Skończymy casting, podsumujemy i skontaktujemy się z tobą. O, to super. No ty powinnaś później śpiewać. Wszyscy mi dostanę roli. A ja co niby? I co? Dajemy im szansę? Nie, nie. Tak, no, trochę poćwiczą i będzie dobrze. Nie. No ale dajmy im szansę, no nie podcinajmy im skrzydeł. No dobrze, niech będzie. Ja? Ja mam być matką zajęczy, co? To kto ma te główne role? To jak to kto? No oczywiście, że Jacek i Iwona. Będę gąsko! A ja lisem, moja gąsko. Nie ma nas na liście. No nie. Ja mam być kogutem? Mój talent się zmarnuje. Dostałam się! Tak, udało się! Fajnie. Jestem wilkiem. Jeszcze tylko czerwonego kapturka brakuje. To nie fair. Z moim talentem powinnam dostać lepszą rolę. Spoko, będziesz grała ze mną. O Boże. Role przydzielone. Proszę, zapoznajcie się z tekstem. Za tydzień próba czytana, a później czeka nas premiera. Proszę bardzo. Dziękuję. Przykro mi. Niestety roli dla ciebie nie ma. Dlaczego nie? Proszę. Pani rozdziela rolę, tak? A tak, z mniej beczki. Szkoda, że Kacper się nie dostał. No racja, wielka szkoda. Trochę smutno. No, w sumie to on nic nie zrobił, tylko Jula to zepsuła. No i co z tego? Słaby był. To przecież ciebie Kacper się nie dostał. Ty się pomyliłaś na castingu. Trzeba było się lepiej wyuczyć roli. No ale o co ci chodzi? Jak to o co? Pomyliłaś się? Jeszcze dostałaś... No hej. Widzę, że na mnie poleciałaś. Dzięki. Spoczko. Siemaneczko. Hejo.
O czym gadacie? No co tam? Myślę, że jestem przegrywem. Ja im jeszcze pokażę. Hej! A wy gdzie? Idziemy popracować nad tekstem. Tam, gdzie was nie będzie. Ja zagram za Martynę. Dobra, to zaczynamy. Ja już mam. Spałem sobie smacznie na boczku, bo jak nie na boczku śpię, to gra. I kury się czepiają, że nie można spać. No bo nie można. No, nie można. Bo chrapie. No. Śpiewa smętnie, to znaczy jak? No smętnie. Nikt nie wie, że ja czuję się źle. I nie wie nikt, że humor zniknie. No jesteś wreszcie! No w końcu. A co, stęskniłyście się? Przecież wiem, że mnie uwielbiacie. Stój! I łapy do góry, bo ci przestrzelę te twoje długaśne, postrzępiony, merdający, wyliniały, zmychacony, sfilcowany... Gęś? A pan do kogo? Chyba nie zrozumiał. Do you speak gęsisz? Świnisz? Kurzysz? Owszem, to właśnie ślady krwi. Nie ustaliliśmy jeszcze, kto jest dawcą. Ale przystojny. No fajny jest, ale to jego luzactwo mnie wkurza. Coście on ma głębie. Czekaj. Jeszcze mnie popamiętają. Tak, ale w sumie o co ci chodzi? Jak to o co? Nie chcieli mnie! Ale one nie wybierały! Co ty tam wiesz? Ale tu ładnie. Ciekawe, czy pozwolono nam tutaj robić próby? Próby raczej nie, ale premierę na pewno. Ja idę pierwsza, a wy za mną, tak? Hola, wstrzymaj konia, panienko, może to obgadamy, a nie od razu pierwsza idziesz. No. Ale tak jest w scenariuszu. Idziemy. Raz i dwa. Ja nie związałem się z żadną gęsią. Ja ją tylko na kolację zabieram. Romantyczna kolacja przy świecach. Na kolegi na kolację. A jak się poznaliście? Porwał mnie z kurnika. Jakie to romantyczne. Dziś już nikt nie porywa. Ja zaraz szał dostanę. Gęsi poznała nas. Co u ciebie? Dobrze. A u was? Po staremu. Ale nie narzekamy. Nie narzekamy. A skąd? Ale ja nie mam kumpli. I nic dziwnego. No dobra, dosyć tego. Jeżeli zaraz nie przestaniecie jej dokuczać, to zobaczycie. Orety, lis. Myślałam, jaką muzykę do tego spektaklu dać. Może tą, którą znalazłam w internecie? No, możemy. Dzień dobry. A witamy, panie dyrektorze. Napije się pan herbatki? Herbatki, chętnie, poproszę. A ile pan słodzi? Dwie łyżeczki. Miały być dwie łyżeczki. Tutaj są trzy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Festiwal.
Nie wyobrażam sobie, żeby nas tam nie było. Dziękuję za herbatę. Do widzenia. Wow, gdzie to kupiłaś? Mamie zabrałam. Uwaga, uwaga! Mamy w końcu kostiumy! Chodźcie zobaczyć! Dobrze, dobrze, spokojnie, idziemy po resztę. Pomożecie. Panie dyrektorze, stroje są zniszczone. Nie możemy pojechać na festiwal. Co? Chyba sobie żartujecie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Mam dobre ciasto. Kawę zrobić? Nie, nie, kawy dziękuję. Dziewczyny mi tak nerwy zszargały, żadnej kawy. A herbatkę? Herbatę, tak. Ale wie pani. Dwie łyżeczki cukru. Za 2 tygodnie festiwal, a my nie mamy kostiumów. A z nimi mieliśmy taką dużą szansę, żeby wygrać. Ciekawe, kto to zrobił. Wszystko poszło na marne. Naprawdę nie wiecie, kto to zrobił? No a ten, który cię nie dostał, pamiętacie go? I pomyśleć, że mi się podobał. Ty! O wilku mowa. Idiotki. Ty człowiecze, ty w ogóle myślisz? Dobrze wiemy, że to ty. Twoja wina. No. Dlaczego nam to zrobiłeś? Kacper? Co ty tu robisz? Laski się na mnie uwzięły, bo w coś zepsułem. A naprawiłeś chociaż? No niby tak. Ale... Bo wiesz, w życiu różne rzeczy się dzieją. Też troszkę napsułem, trochę mam za uszami, ale najważniejsze to później starać się to wszystko naprawić. Będzie dobrze. Daj im czas.
miałam to założyć? Tak, to jest twój kostium. Wiecie co? Chyba przestanę się już gniewać na Kacpra. No, ja chyba też. Wiesz co, Jula? Miałaś dobry pomysł. Pomogłaś Kacprowi naprawić to, co zepsuł. No wiesz, na materiał wydał całą swoją kasę. Nie za ciasno? Nie, jest okej. Gęsio. He? Ty żyjesz! Czy to już niebo? Nie. A czuję się jak w niebie. I to ma sens. I tak oto kończy się nasza historia. Historia pięknej przyjaźni. O życiu i jego sensie. I o tym, że każdy zawsze i wszędzie może swój ów sens życia znaleźć. Nierzadko tam, gdzie by go się najmniej spodziewał. Te stroje to były okropne. Lepsze niż te pierwsze. Ale wszystko się dobrze skończyło, no nie? Skróciłam rolę 3 osobom! Ja jednej cały czas mi to wypomina. A ja wam non-stop podpowiadałam. A mnie but obcierał. Nieważne, i tak wygraliśmy. Mi się podobało. No oczywiście, że się podobało. Było. No fajne było, fajne. Niech to. Gęś kopnie?
Gratuluję. Jestem pod wrażeniem. Brawo. Dla wszystkich gratulacje. Teraz to ja się wzruszyłam. Proszę, panie dyrektorze, herbata. Jak zwykle dwie łyżeczki cukru. Jaki cukier? Przecież od dwóch dni nie słodzę!